Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Horizon Zero Dawn. Jest to drugi w sumie odcineczek nasz, pierwszy już mamy po wstępie nagrany. I mamy znaleźć Rosta tutaj na początek. Pozbierajmy sobie jeszcze maszczyną, czemu by nie. Strzała myśliwska, ognista strzała. A co my potrzebujemy do ognistej strzały? Jakiś materiał, no dobra. Ale to schowaj w sumie. Jak schować łuk? Nie mogę. Aha, okej, ciekawie. Co się kłóca? Się celuje. Dobra, lećmy do Rosta. Oczywiście na wstępie zachęcam do subowania kanału, żeby się rozrastał. Chcę zapolować dziś rano. Czemu go nie ma? Gdzie on się podział? Do łapkowania, jeżeli wam się seria podoba. Oczywiście dopiero się zaczęła, ale mam nadzieję, że ogólnie znacie gierkę. I mam nadzieję, że się będzie przyjemnie oglądało. Jest i Ross, stoi sobie na górze. Co on tam robi? On po prostu tam stoi. Zapraszam też na Discorda. Link macie w opisie. Na Discordzie pojawiają się informacje o live'ach na Twitchu. Na Twitchu gramy sobie w różnego rodzaju gierki, różnego horrorki na przykład ostatnio. Dobra, nie przedłużając, lećmy. Aloy, jesteś. Chcesz zostać sam? Nie. Musimy pomówić. Myślałem o twoim szkoleniu, Aloy. Umiesz polować, umiesz przetrwać. Ale niestety jednej rzeczy cię nie nauczyłem. Chcesz to zmienić? Oczywiście. Zawsze chłonę to, czego mnie uczysz. Dzieje się coś bardzo złego. Na szczęście to okazja na jeszcze jedną niebezpieczną lekcję. Musisz być gotowa. Albo zginiesz. Zejdź do obręczy i zbierz części potrzebne do ognistych strzał. Aha. Ogniste strzały? Mówimy o poważnym kłopocie? Jak już je zbierzesz, spotkamy się tam, przy bramie za osadą Serce Matki. Północnej bramie? Na skraju obręczy? Tak. A teraz ruszaj. Czyli jednak ogniste strzały będziemy potrzebować. Czy jest coś jeszcze? Nie. W porządku. Może tu jeszcze coś. Mam zrobić coś jeszcze, kiedy będę w obręczy? Dziwnej gracie przyda się żywność. Jak znajdziesz czas, możesz zebrać dla niej mięsa na tydzień. Okej. Nie miałabym nic przeciwko, jeśli by podziękowała. Grata ceni tradycję. Milczeniem przestrzega zwyczaju. Nie obraża. Skoro tak mówisz. Czy martwisz się tym, co będzie po próbie? Wszystko będzie dobrze. Ty zostaniesz przyjęta do plemienia, a ja wciąż będę wyrzutkiem. Banitą. Rost, nawet jak mnie zaakceptują, ja... Nie pora na to, Aloy. Potem porozmawiamy. Dobrze. Zajmę się częściami. A przy okazji odwiedzę Karsta. Aloy, każdym wypowiedzianym słowem łamie wszelkie zasady. No i bardzo dobrze. Chciałabym kupić potykacz, a żaden inny handlarz nie sprzeda wyrzutkowi. No to weź też amunicję. Dziś w nocy przyda ci się ta broń. To brzmi ponuro. Dobra, przy północnej bramie. Czyli jednak. Pomów z Karstem i kup potykacz. Wymiana za potykacz i wytwórz ogniste strzały. Czy my ten dym mamy sobie... Naprawdę gryzie. Jeśli myślę, że go porzucę, to się nie ma. Aha, enterem otwieramy mapę. Dziwny przycisk do otwierania mapy, ale okej. Czyli tak, tu mamy zadania, to mamy zadanie. Tu jest pol, Karst jest bardzo daleko. Tu jest poluj. Zdobyć płomienie. Dziwna... A, i tu jest grata. Mamy pogadać z gratą, tak? A właśnie, misja. Zadania. To jest dziwna grata. Możemy sobie oznaczyć oczywiście.
główne, to jest to na czubku włóczni, czyli mamy kupić potykacz i zrobić to. Co my tu jeszcze mamy? Poboczne. To są zadania. Jeszcze mamy nieodkryte dużo. Okej, umiejętności, ekwipunek. Surowce, wytwarzanie. Możemy wytworzyć sobie łuk? Nie, jeszcze to jest nasz łuk. Nie, to jest modyfikacja. Amunicja. Rakiet szybkiej podróży. Zaraz, ja bym chciał też wytwarzanie. Co my mamy? O, i możemy sobie udźwig też powiększać. Okej. No dobra, rozumiem. Dobra, okej. Czyli coś w tym stylu. Dobra, to polećmy sobie najpierw do... Najpierw chyba zbieramy części. Tak mi się wydaje. Później kupimy potykacz i udamy się później do graty. Więc najpierw jednak bym wziął główne i to poproszę zaznaczyć mi. Obręcze. Całe życie nie wychyliłam nosa poza szybki zapis. Okej, fajnie, że mam szybkie zapisy. Dwa dni i uzyskam odpowiedzi. Dwa dni i dowiem się, kim była. I dlaczego od urodzenia jestem wyrzutkiem. Jeśli to cokolwiek zmieni. Dobra. Czas zebrać części na ogniste strzały. Muszę znaleźć stado. No miejmy nadzieję, że się to zmieni. Dowiemy się, dlaczego nas matka porzuciła, dlaczego jesteśmy wyrzutkami. Oby. Bo to fajnie rozjaśni nam historię, Aloy. No, tych kwiatków się nie da zebrać. Są czujki chyba, tak? Dobra, czujki są dosyć łatwe. Czujki są dosyć łatwe, tak mi się wydaje. Zdobyto modyfikację broni. Co jest? No, mamy dosyć słaby ten łuk. Chyba, że po prostu heady można mu trafiać. Nie jestem pewny. Trzeba będzie przetestować, bo ja tego wszystkiego jeszcze nie ogarniam. A, możemy się tak spinać. Okej. Spoko, dobrze wiedzieć. No, będziemy musieli sobie ogarnąć wszystkie takie, wiecie, podstawowe rzeczy, bo nie znam do końca mechanik. Zostaliśmy tak naprawdę dopiero niewielki ułamek tego wszystkiego. Co to jest, jaskinia jakaś? Nie, wydawało mi się. Płomień biegunów musimy zebrać, czyli z tego płomienia biegunów prawdopodobnie będziemy mogli sobie... O, lisek był. O, i są ich bieguny. Są bieguny, ale najpierw to byśmy chcieli chyba... Chcieli się czujki pozbyć. Jakie mam te umiejętności? Bezszelestny cios, to jest spoko, skupienie też jest spoko. No i precyzja, no dobra. Z tego co widzę, to tu można go. Jeszcze jakiś? Okej. Którym się robią uniki, bo nie pamiętam.
Nie mogę strzelić. Kontrolę przerobiłem, jaki dobra. A który się ma... Dobra, lewy się dobrze. Dobra, tu się leczymy. No to było blisko, żeby mnie poskładał już na początku. Dobra. Teraz sobie pozbieramy wszystko. Muszę sobie przypomnieć i przyzwyczaić, co gdzie się jak robiło. Nie wykorzystane. Okej, okay, no to spoko, tylko jeszcze jeden płomień musielibyśmy zebrać. Którym się robiło? V się robiło. Łukiem myszki też, okej. Okay. Zaraz dogonimy tego bieguna. Co jest? Okej, tylko że... Nie mogę ogarnąć, dlaczego czasem mi nie strzela. Dobra, mamy płomienie. Wytworzę ogniste strzały. Okay. Może byśmy zebrali sobie więcej tego. A nie. Jak schować? Kurde, chciałbym. A dobra, prawy puścić. Okej. Okay. Dobra, bym chciał jednak na zwykłych strzałach na razie pojechać. Tych płomieni trochę. O, kuliczek. Już nie ma kuliczka. Nie zużyłem. Tego potrzebuję. Zdecydowanie. Zbierajmy to tutaj. Szukają. No niech cię szukają. Nabijemy jeszcze te trzy i idziemy dalej. Może mi się przydać ten płomień do wytworzenia kolejny. Bezpiecznie. Przynajmniej na kilka minut. Tam są jeszcze dwa. Dobra, wyniesiemy tego. Wskoczę tu? No, wskoczyłem. Okej. Okay. Ktoś krzycze. Odchodzą.
jakiś wykrzyknik? Tam jest jakiś wykrzyknik. One sobie już poszły, nie? Wydawało mi się, jakby stąd ktoś krzyczał. Tam jest ktoś, u góry. Bro, czy mnie słyszysz? Myślę, że cię nie słyszy. Skoro się drzesz cały czas. Chodźmy, ogarnijmy sobie. Wejdziemy do niej, zobaczmy, o co tam chodzi. Podoba mi się, jak się ona wspina. Siema. Kogo tak nawoływałaś? Pomóc ci? Nie mam nic do wyrzutków. Naprawdę. Ale nie powinnam z tobą rozmawiać. Nie teraz. Nikt inny ci tu nie pomoże. Masz rację. Przepraszam, nie chciałam być nieuprzejma. Nawet na mnie nie patrzy. Brat został wygnany, ale już odbył wyrok. Powinien wrócić, ale jeszcze go nie ma. A jego obóz jest cały we krwi. Czyli mówisz, że obóz był cały we krwi? Wojownicy poszli go szukać i tylko tyle znaleźli. Nie mam pojęcia, co się mogło stać. Czy sądzisz, że nie żyje? A może jest ranny? Czy Bron cierpi? Potrzebuje pomocy? Nie mogę znieść tej bezsilności. Powiedz, co tutaj robisz sama? Codziennie robiłam na ścianie nacięcie, stąd wiem, że wyrok Broma się skończył. Ale robię nowe. A jego ciągle nie ma. Błagałam matrony, by posłały za nim wojowników, ale znaleźli tylko obozowisko całe we krwi. Powiedzieli, że nie żyje, ale musiałam się upewnić. Właśnie dlatego przyszłam. Dlaczego został wygnany? No właśnie. Bro był zawsze trochę inny. Dotknięty. Jeden z myśliwych nie miał litości i przez cały czas mu dokuczał. Nie było mnie może godzinę. Myśliwy znów mu dokuczał, ale tym razem Brom chwycił za kamień i z całej siły uderzył go w czaszkę. Duchy kazały mu to zrobić, powiedział. Duchy zapomnianych. Skazali go na 10 lat. Nie powinnam była go zostawić. Jomek jest opętany? Ciekawie się robi. Co to znaczy zapomnianych? Wszechmatka przeklina heretyków, którzy nie żałują. Wyrzuca ich z wieczystej pamięci. Te niespokojne duchy to właśnie zapomniani. Brom twierdził, że do niego mówią, każą mu robić różne rzeczy. Ciążyło mu to przez cały czas, a ja nie potrafiłam mu w żaden sposób pomóc. Spróbuję znaleźć twojego brata. Tak? Pójdę z tobą. Spokojnie, nie będę ci przeszkadzać, obiecuję. Sama będę szybsza. Skoro tak mówisz, tylko błagam. Znajdź go. No dobra. No to jest kolejne zadanie poboczne, rozumiem, tak? Rozumiem, że to jest zadanie kolejne. Co to było? Co to jest? Złomiasz. O kurde. Jeszcze hita jakbyś dostał. Kurde. Naprawdę? To złomiarze są tacy mocni? Pierwsze spotkanie ze złomiarzami, myślałem, że jest jeden. A było ich trzech, to niedobrze. Chciałbym jeszcze raz z nimi zawalczyć.
Tylko problem jest taki właśnie, że jest ich trzech, tak? Mamy tam nic to strzały niby. No, mamy 20 strzał. Dobra, na razie zostawmy je w spokoju. Bo skoro się okazuje, że są takie mocne, to chyba na razie nie na nasz poziom, tak? No i tak mi się wydaje. Kupmy potykacz, tak? Musimy się udać w takim razie tam. Do Karsta. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Fajnie, że z takich wysokości jak sobie upadamy, to nic nam się nie dzieje. Ona fajnie robi ten. Nie wiem, że to nie F, tylko... Dobra, mamy to. To z czujkami i z biegunami na razie możemy walczyć w takim razie. Jeśli o to chodzi. Z tego co widzę... Ja myślę, że jak byłby jeden tylko tamten... Jak on miał zbierać, czy jakoś tak? Kurczę, ale deszcz zaczął padać. Mogę się rozluźnić. Tak mówisz? Dobra, biegnijmy tam gdzie trzeba, bo ja tu zacząłem nawalać ze wszystkim co się da. Mamy poziom w ogóle. Jeden punkt umiejętności. Trafienia krytyczne. Możemy sobie to wziąć. Bo udało nam się czasami powalić jakiegoś gracza, znaczy gracza, jakąś maszynę. O, halo. Dobra. Dobra. Tam mięso mieliśmy zebrać z tego co pamiętam, tylko nie wiem ile. Pewnie dopiero jak pogadamy z gratą to nam powie. Także... Na razie lecimy potem potykać cały, później do graty, a później będziemy chcieli znaleźć tego brata jej. O, to jest daleko, jest dosyć. A to kto? Przydasz się. A ty co za ziomek jesteś? Matka. Jeśli ją zignoruję, to sobie pójdzie. Aha, no tak. Będą mnie ignorować, jasne. Czemu by nie? Mamy pełne leczenie. Czas odwiedzić Karsta i zdobyć potykacz. A no właśnie. A w sumie dzięki tym walkom takim, powiedzmy teoretycznie... Chyba jest bezpiecznie. Tam. Chyba jest zburzony. Powiedzmy teoretycznie niepotrzebnym, ale nabiliśmy poziom, nie? Także myślę, że jednak potrzebne te walki są, że co będziemy spotykać, to warto walczyć. No, odwiedza mnie wyrzutek. Wszechmatko, uchowaj. Aż dziw bierze, że mnie zobaczyłeś. Tak się rozglądasz, czy jeszcze kogoś nie ma. Tylko uważaj, bo skręcisz kark. Zawsze mam z tobą 100 nieszczęść, dziewczę. Zawsze. Coś się stało, że jesteś taki drażliwy? Po próbie zostaniesz wojowniczką i będziesz mogła handlować w sercu matki. Może zwyczajnie nie lubię tracić klientów. Klientów, którzy nie łamią prawa, gdy sprzedają wyrzutkom? Tak jest. Nasze dni przewiny będą wspomnieniem, jeśli zachowasz milczenie. Przejmujesz się, że powiem komuś, że handlujesz z wyrzutkami? Nie wyglądasz mi na gadułę. Ale różnie bywa. Możesz się nie przejmować. Nikomu nie powiem. Tak też myślałem. Ale dobrze to słyszeć. Czemu ryzykujesz, handlując z wyrzutkami?
Bez przerwy pytasz. Jeśli oczekujesz poważnej, doniosłej rozmowy, to odpuść. Dlatego, że sam nim byłeś, prawda? Tak. Złapali mnie, jak węszyłem w metalowych ruinach poza obręczą. Matrony stwierdziły, że jestem skażony i dały mi 5 lat. Co widziałeś w ruinach? Nic, co mógłbym zrozumieć. Gdy mnie wygnali, próbowałem wrócić do serca matki, ale... Wszyscy, których znałem, odeszli, a do tego wszędzie były tłumy, gdzieby nie spojrzeć. Wolę już zostać tutaj. Jedyna osoba, która wie o naszym układzie, to Rost. No cóż, ale on nie doniesie, nawet gdyby chciał. Dla Rosta prawo i obowiązek są wszystkim. Nie wiem, jak to znosisz. Naprawdę nie wiesz, dlaczego został wygnany? Już mówiłem nie. Chyba nikt nie wie, co on zrobił. Ale to musiało być poważne, bo dostał dożywocie. Ciekawe. Kiedy tu ostatnio wpadłam, zauważyłam, że miałeś potykacz na sprzedaż. Masz go? Jasne. Ale w zamian chcę soczewkę złomiarza. Cóż mogę rzec? Broń specjalna musi swoje kosztować. O, stać mnie. Niedawno zabiłam złomiarza. Soczewka jest w idealnym stanie. Już ja to ocenię. Pokaż. Aha, to złomiarz po prostu ma te soczewki, tak? No dobra. Mamy potykacz. Weźmy sobie tutaj. Aha, i kupiliśmy go po prostu za soczewkę. Mało okruchu mamy, tylko 19. Byśmy chcieli coś sprzedać. Surowce. Masz czym zajdę, byś kupił, ziomek? Nie da się. To za 3. Aha, teraz nagle ceny mi się pojawiły. Przed chwilą pisało, że nie mogę sprzedać. Co to jest? Soczewka czujki. Moglibyśmy to posprzedawać, serce bieguna. Zaraz zobaczymy, może kupimy sobie coś. Jakąś broń albo coś. Zobaczmy, co on tam jeszcze ma. Ma jakieś łuki bojowe, proca. Wyrzutnia lin. A nic więcej nie ma tutaj, okej. Wywary. Amunicja to raczej nie. Skrzynia ze skarbami. Skrzynia próbek. Okej. A, i mamy te żetony, bo zobaczyłem, że mamy ten. W ekwipunku mieliśmy żetony, jak sobie tam patrzyłem. Zaraz sobie ogarniemy, co nam dadzą te skrzyneczki. Jak już wyjdźmy. Sprawiłeś sobie potykacz, poćwicz sobie nim gdzie indziej, dobra? Moje życie jest wystarczająco ciekawe i bez rozsianych wszędzie pułapek. Serio? A już myślałam. Będziesz później w okolicy, gdybym chciała coś jeszcze? Będę tu. Jak zwykle masz zebrać i przynieść części z upolowanych maszyn. Im będą lepsze, tym więcej okruchów zapłacę. Lepiej dobrze obejrzyj to, co mam na sprzedaż. Kto wie, może mam coś, co dałoby ci przewagę podczas próby. Zaraz zobaczymy. No i to by było na tyle. Dobrze, powodzenia na próbie. Zaraz zobaczymy. Matki i tak dalej. Mam co... Tak, mamy co chcieliśmy, ale teraz tak. O właśnie, skrzynki. Skrzynka darmowych próbek. Płomień, pakiet szybkiej podróży. Łapka porażająca. Okej. Okay. Dalej, co mamy? Skrzynka handlarki. Okruchy metalu, to fajnie. Marszczyn, soczewka. Serce czujki. Podróżnik banuk. Podróżniczki banuk. I teraz co? Maszyn Nora. Czyli trochę kruchów, trochę materiałów, ok. Mamy też modyfikacje. Zobaczmy sobie jeszcze od niego. Czas spotkać się z Rostem przy północnej bramie. Za chwilę się z nim spotkamy, spokojnie. Sprzedaj. I teraz tak, surowce. Czyli tak, to sprzedamy, to sprzedamy, to
posprzedamy. Dobra. Marszczyny mamy bardzo dużo. Tego chyba nie będziemy na razie sprzedawać, bo to jest zastosowanie. Wytwarzanie amunicji, no właśnie, wytwarzanie jakichś przedmiotów i tak dalej. Dobra, mamy ten potykacz. Ubranie mamy standardowe chyba, tak? Zwykłe. Modyfikacje możemy też sprzedać. Odporność na skażenie. Odporność na mróz. Sprzedajmy te odporności. Plus 27 mróz i plus 7 punktów obrażeń. Odrywanie. Aha, czyli to jest 8% szansy na oderwanie, czy 8% szansy obrażeń przy oderwaniu armora i tak dalej. Siła włóczni możemy zostawić. Te obrażenia zwykłe sprzedamy. Te odrywanie sprzedamy i ten zimny też sprzedamy. I teraz tak, będziemy mieć obrażenia do łuku i obrażenia do włóczni. Wyrzutnia lin. Co to jest? Broń niskiej szybkostrzelności używana do tymczasowego unieruchomienia maszyn poprzez przywiązywanie ich do ziemi. Większe cele wymagają więcej lin. Atakowanie spętanej maszyny skraca czas unieruchomienia. Można modyfikować. Aproca 15 płomieni. Łuk wyborowy, łuk bojowy. A my jaki mamy łuk w ogóle? Łuk myśliwski. Karcza. 14,25, 11,25, ok. Łuk bojowy, amunicja. Aha, o, łuk wyborowy jest mocniejszy. Ale łuk bojowy ma amunicję, tylko jakieś elektryczne są tutaj strzały. Weźmy sobie tą wyrzutnię lin. Weźmy sobie tą wyrzutnię lin i wziąłbym jeszcze jeden łuk może. Precyzja strzału, okej. Ciekawe są. Na razie zostawmy. Mamy dwa... Mamy jeden. To przyjemność. No dobra, niech będzie. Kupiliśmy sobie w sumie dwa sprzęty. Dobrze. Powodzenia na próbie. Błogosławieństwo Wszechmatki i tak dalej. Kupiliśmy sobie dwa sprzęty, mieliśmy kupić tylko jeden. Także jesteśmy teoretycznie do przodu, jakby to powiedzieć. Gdzie wróg w nią wejdzie? No to to akurat wiem. Wyrzutnia lin też mamy. Dobra. Momencik. I teraz tak. Mamy zadania... Gdzie te zadania są? Tu jest grata. Tu jest brom. A my mamy się udać tutaj, do Rosta. Chodźmy do Rosta może od razu, bo mamy najbliżej do Rosta. Tak myślę, że to będzie najlepsze wyjście. Się rozpadało. No, czyli mamy łuk, mamy do lin, mamy potykacz. W sumie to... Ulepszenie torby, właśnie, mieliśmy ulepszyć sobie torby jeszcze. Właśnie. Nie modyfikacje, tylko tak, wytwarzanie, udźwig. Co my tu mamy? Zwiększenie pojemności torby na potykacz. No i jasno, że tak. Wytwórz. Ok. Dalej. Pojemności torby na amunicję do wyrzutni lin. Tak samo sobie weźmiemy. To warto będzie wszystko oczywiście ulepszać od razu. Sakwy na broń. Też możemy ulepszyć. Dużo marszczyna to zabiera. To co mamy? Zwiększenie pojemności kołczanu łuku myśliwskiego. No, nasz łuk jest myśliwski, czy jaki w końcu nasz łuk jest? Łuk myśliwski, okej.
Piekacz cienia. Aha, to będziemy mieć różnego rodzaju. No dobra. Czyli możemy zrobić teraz więcej, tak? Na 30, dobra, to jest fajne. Bo nie mamy marszczyna już. A wydawało mi się, że mamy tego tak dużo. 6. 5 lin. Dobra. Czyli byśmy chcieli teraz marszczyna sobie trochę zebrać. Żeby zrobić więcej strzał na to i na to. Dziabł. Dobra, kuliczka. Widziałem tam jakieś mięso właśnie też jest potrzebne, żeby później ulepszać. Pewnie jakaś skóra czy coś. Oj, czemu mi nie strzelił? A, zapomniałem, że to dobra. Już wiem, dlaczego mi czasem nie strzela, bo puszczam lewy i prawy, a muszę puścić tylko lewy. Ale w sumie mamy już tak, mamy odcineczek w sumie nagrany, jesteśmy bardzo blisko miejsca, gdzie... Jesteśmy bardzo blisko miejsca, gdzie mamy się spotkać. Co tam się dzieje? O. A, jest tu ziomek, okej. Okay. Mamy szapis. Aloy, jesteś. No jestem, ale... Będę w kolejnym odcinku, także dziękuję za oglądanie, łapkujcie, subujcie, niech kanał się rozrasta, jeśli wam się seria podoba oczywiście. Zaraz przyjdę ziomek. Dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o pojawiających się odcinkach oraz kliknijcie sobie pod filmem, macie link do Discorda, na który serdecznie zapraszam. Nie przeszkadzaj mi, bo ja to teraz do widzów mówię. Macie link do Discorda, na którym pojawiają się informacje o live'ach na Twitchu. A na Twitchu gramy sobie w różnego rodzaju też inne gierki, nie tylko to, co jest na YouTubie, także też bywa ciekawie. Na Discordzie możecie ze mną też rozmawiać, możecie dyskutować na temat nowych serii, jakie mają być w przyszłości, co byście chcieli zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. A ja dziękuję jeszcze raz za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Elo!